jednym z celów realizowanego programu stabilizacji gospodarki jest oczyszczenie jej z organizmów niesprawnych, które więcej zużywają niż dają. Bez zrzucenia tej niezdrowej tkanki gospodarka Polski nie będzie miała szans, by z powodzeniem zaspokajać potrzeby społeczne i by powrócić do międzynarodowej społeczności gospodarczej. Otrzymujemy dzisiaj sygnały, że wiele przedsiębiorstw ogranicza zakupy środków produkcji, ponieważ napotkały trudności ze zbytem swoich wyrobów wskutek zbyt wysokich cen. Jeżeli takie reakcje byłyby jedynymi, to nie dadzą one tym organizacjom szansy przetrwania. Perspektywę stwarza dzisiaj jedynie poszukiwanie obniżki kosztów produkcji po to, by można było obniżyć ceny, które, jak wiadomo, zawierają również sporą dozę marnotrawstwa i by przez to obniżenie rozszerzyć popyt na wyroby tych organizacji, zapewniając równocześnie pracę dla ich załóg. Obowiązek zapewnienia tej pracy jest dzisiaj bowiem również obowiązkiem przedsiębiorstw państwowych, które są przedsiębiorstwami całkowicie samodzielnymi i takimi pozostaną, ponieważ państwowe opiekuństwo w stosunku do przedsiębiorstw jest absolutnie nie do pogodzenia z opieką państwa wobec społeczeństwa.